Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nowy cykl mini audycji. Każdego miesiąca prezentować będziemy wydarzenie miesiąca. Może będzie to data urodzin sławnego artysty lub wynalazcy, wydanie wielkiego dzieła, premiery ponadczasowego filmu. Może to być wydarzenie historyczne, naukowe lub kulturalne. Coś, co warto przypomnieć, o czym warto pamiętać. Na początek przedstawiamy Wam postać Francisa Scotta Fitzgeralda, którego 80. rocznica śmierci przypada właśnie dzisiaj, 21 grudnia. Należał on do straconego pokolenia, czyli grupy twórców, których młodość przypadła na lata I wojny światowej. Do tej grupy należeli też m.in. John Steinbeck, William Faulkner, John Dos Passos oraz Ernest Hemingway, w którego powieści Słońce też wschodzi pojawiła się ta nazwa, czyli Stracone pokolenie. Fitzgerald to malownicza postać. Mamy o nim i jego twórczości kilka książek i artykułów z czasopism, m.in. takich jak Język polski w szkole ponadpodstawowej, Mówią wieki oraz Odra. Najsłynniejsze powieści Fitzgeralda to Czuła jest noc oraz Wielki Gatsby. Są bardzo filmowe, dlatego zostały zekranizowane. Ta druga, Wielki Gatsby, aż 6 razy i po raz pierwszy już w 1926 roku. Mamy w naszych zbiorach tę powieść z ilustracjami z filmu Jacka Claytona. A Wam? Kto najbardziej podoba się w roli nieszczęśliwie zakochanego? Alan Ladd, Toby Stevens, super przystojny Robert Redford, czy może jeszcze przystojniejszy Leonardo DiCaprio? Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy Was postacią Fitzgeralda i że sięgniecie po jego powieści. Dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy za miesiąc na kolejną odsłonę naszego cyklu. Do zobaczenia!